powiedzieć, że w tym filmie powiesz słowo wow. Nie. Nie. Dostaliśmy najpotężniejszą listę najtrudniejszych klipów, w których ty akurat na 100% powiesz słowo wow. Czad! Ten moment, gdy mówicie mamie, no idę tam pozjeżdżać na sanki. Tymczasem wy! Mama mówi wam, po co macie sanki w domu? I Wika, masz 5 serc. Za każdym razem, gdy powiesz słowo wow, tracisz serce, kto pierwszy straci wszystkie serca, przegrywa. Mnie tylko zastanawia jedna rzecz. Dlaczego ten pan wyszedł w ogóle poza krawędź tego? Przecież on gdzieś po podłodze tym lał. O co mu chodzi? Proszę no, pana! Bo miał być taki efekt wychodzenia. Co to jest? Makaron? Co to jest? No makaron. A, ale to będzie ten makaron, będzie pomalowany. On wygląda jak drzewo. Jak myślisz, bo co z tego? O to chodzi, że to ma być drzewo. Co z tego wyszło? O, jakie ładne. I teraz jest kluczowa zasada. Jeśli powiesz wow, oh, wow, wszystkie możliwe wersje, też tracisz punkt. O, też? Też. Co? Za miny też powinniście... Nie, ale bez przesady, no. Daj swoją minę. No bo muszę teraz być czujny, to nie jest takie łatwe, jak wiesz, te filmiki są dobrane tak, żeby trafić twoje zainteresowanie. Są specjalnie przygotowane pod ciebie, zapłaciłem za te klipy, więc masz. Piękne, podoba mi się ten kolor. Co w tym widzisz? Ja w tym widzę szczęście, radość, nadzieję. Ja kobiecość, piękność. Albo kisiel, a ja teraz widzę grzyba. Nie, tak no, to już wygląda już jak jedna wielka pleśń. Co się stało? Poniosę ich za bardzo. To jest jakieś zwierzę zapewne. Tak myślisz? Wiesz, jak to się nazywa? Nie. A ja wiem, ale nie powiem. Co, list? Skarbie, to co widzisz, nazywa się patyczak. I on teraz nagle list zamienia się w Transformersa i ucieka. Super. Żeby się go przypadkiem nie zjadła. Podoba mi się, też bym chciała być takim patyczakiem. Wow, czy ten gość w ogóle... To są linie energetyczne w Tajlandii. Tak właśnie to wygląda, tak wygląda bardzo ciężka praca, bardzo, bardzo niebezpieczna praca. Wyciąganie z rynny? Co to jest? Co on wyciąga? Jakie to było długie, to się nie kończyło, on to dalej wyciąga. I on to wciąż wyciąga. Mam ochotę wziąć to i tak z całej siły bang uderzy. Byłoby satysfakcjonujące. To jest satysfakcjonujące. Wow, wygląda jak taki ponczuś, taki uroczy, taki drogi ponczuś. Wygląda to jest jak taki... ponczuś. Nie. A co niby? Nie. To jest pończek, tylko że ma taką mocną obudowę. Że polewę. Wow, wow. I właśnie straciłem drugie serce. Cudownie. Mówiłam, że cię rozwalę. Czy to jest awokado? Ej, ja chcę takie. Co to było za awokado? Ten ktoś wygrał na loterii jedzeniowej. Przecież takie sytuacje są rzadsze niż uderzenie piorunem. To na tydzień by mi starczyło. Ej, ja to widziałam na TikToku. Ja chcę to. To jest zarąbiste. Czy to właśnie pokroiło ci truskawki? Tak. Boże, nie musisz za każdym razem ciechać ich po kolei, tak, tylko w ten sposób. Mega. To... myślę, żeby zmieniło twoje życie. Zawsze wszystkie te zoo, afrykanarium i tak dalej zachęcają ludzi takimi filmikami, będą przychodzić, te zwierzęta w ogóle. Tak, przychodzisz, nie ma zwierząt, deszcz pada, w ogóle jest szaro, woda brudna. Ja nigdy nie zapomnę, jak nas naciągnęli na wyspę żółwi, popłynęliśmy na wyspę żółwia, tam ani jednego żółwia. Skam. Jakbyście się kiedyś zastanawiali, jak wygląda 5 stóp, to właśnie tak. Ja zjadłam to. No ja wiem, żebyś zjadła. Piękny jest ten arbus, jaki różowiutki. Jest za różowiutki, wygląda jak niedojrzały i obrzydliwy. Tak, ale jakbyś dostał to za granicą w jakichś ciepłych krajach, to byś sikał. Jak już prędzej to zjadł, nie sikał. Co to jest? Nie krzycz, bo sąsiedzi nas wyrzucą. Ale czy ty widziałaś ten klip? Widziałam. I ty nic nie powiedziałaś? Nie, arbus był lepszy. Wygląda jak roztopiony taki wielki marshmallow, który wzięty jest prosto z ogniska i ktoś go wsadził do wiadra i następnie zrobił to i wyszło. To nie dla... Byłaś blisko, ty ci zabrakło, widziałem. Im bardziej niespodziewany klip, tym bardziej przegrasz. O, jakbym tak popływał, tak między tą falą, nie? To jest takie piękne. Z drugiej strony przypominają mi się te wszystkie klipy, gdy widzicie, jak płyniecie. I jakby pojawił się tam rekin. Uż mnie przeraża sama ta fala, po co mi rekin? Wystarczy, że to woda jest nade mną. Ale ty taką falę masz na co dzień, wyobraź sobie ciebie pod, a nad falą dodajemy napis miłość. I też jest fala miłości. Myślisz, że to jest jakieś przywoływanie UFO? Tak, myślę, że to o to chodzi. Że oni z kosmosu widzą tak na ten wzór i przylecą, to jest lądowisko dla nich. Ja myślę, że to jest prank, tak żeby ludzie z samolotu się przestraszyli. Bez kitu. Ale ja temu gościowi nie ufam. Jak on to zrobił, że on idealnie wymierzył przerwę pomiędzy tymi kołami? On i tak narysował i one idealnie się zmieściły. Bo czy ty on to jest widzisz? Zaświadczony. Bardziej mi się podobała ta teoria z UFO. Mamy duży problem, musimy cofnąć się w czasie o jakieś 3 klipy i sprawdzić, czy na fali czegoś nie powiedziałem. Przełapane. Nie.
Niestety. Było. Jesteś całkiem dobrym przeciwnikiem. Zobaczymy zaraz. 1000 diabełków prank. Pamiętasz takie zabaweczki, takie diabełki? Tak. To jak się stawało na przykład, to tak strzelało. Pamiętam, a ja się zastanawiałam, co to jest w ogóle. Ale wiesz, że to nie są diabełki ogólnie? No właśnie, to co to jest? Wypalanie wzoru na dywanie. Byłaś blisko, a tak naprawdę nie mam żadnego pojęcia, czy to jest właśnie to. O! Tomaty, gdy buduję. Tak! Mamy! Po raz pierwszy! Ale to nawet nie chodziło! Jasne, teraz się możesz tłumaczyć! Skarbi, przygotuj się! Pierwsze serce właśnie straciłaś. No więc tak to wygląda, tak produkowane są kubeczki. Mam wrażenie, że one tańczą, ale tam żyją własnym życiem. I jak takie gąsienice. Ej, sztos, taka łyżka! Moje polegliśmy. Nie, ja powiedziałem ej, sztos! To było ej, sztos! Zmieńmy mi outfit, jestem teraz sędzią, sprawdzamy. Ej, sztos! Ej, sztos, to nie było... No ale było ej, sztos! Widzowie, zadecydujcie w komentarzu, ale w porządku. Taka jesteś. Entuzjazm. Cieszysz się, jesteś z ciebie dumna, bo zostało mi właśnie ostatnie serce. Bardzo. I tak przegrasz. Nie zareagowałem. Było tam dźwięk. Tkawica się po prostu rozszerzyła, ale nie zareagowałem. Ale to było naprawdę bliskie. Nasz pies by po prostu zabrał tą piłkę i uciekł. I uciekł. No, testom by się nie dało. Ale też byłaś blisko, bo był piesek. Potrzebujemy jeszcze jednego psa, Taylor Swift i twój koniec. O nie, to wygląda jak śmierć. Czy ty widzisz, co to jest? Nic, mnie to przeraża. Naprawdę, przecież to wygląda pięknie. Nie, w sensie wygląda dobrze, ale nie chciałabym tam stać. Ja i mój lęk wysokości. To trochę wygląda jak jeden wielki kibel. Deska i to, na czym siadasz. Deski tu. Już nigdy nie spojrzysz na to tak samo, nie? Co wygląda to jak taka bardzo duża rolka toaletowa, w sensie już wiesz. Okej. Okay. To było dobre. To było bliskie, mocne, ale to wciąż za mało. Potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy mocnego kalibru. O, to moje kamienie w pierścionku. Czy to o się liczy? Nie, to było takie o, fajne. To nie było reakcja na klip, więc nie masz straconego. Ale tak właśnie wyglądają diaksy w prawdziwym życiu. Stack diaksów 64. Matko święta, chciałem to podtrzymać. Tak właśnie prezentują się drzwi do Narni. Wyobrażasz sobie takie w szafie? To jest Madara jak nic. Yeah, to chyba nawet nasi przyjaciele chyba byli tam. Może to są oni, nawet te, które wyglądają. Właśnie takie rzeczy mnie ruszają, jak pięknie. No widzę, że coraz bliżej, wiemy w co celować. Co tu się podziało? Jedźmy na narty. Będzie fajnie mówili, będzie bezpiecznie mówili, tylko uważaj na siebie. Nie wiem, lawina chyba taka mała. Taka bezpieczna, słodka lawina. To się nazywa lawinka. Jak prawie po francusku. Jakby jakaś nazwa perfumu. Lawinka. Lawin. Tego się nie spodziewałem. To jest bardzo mocne. No, mam ochotę tak dać paluszka i tak gili-gili. Nie wiedziałem, że ptaszar ma taki brzuszek. Na co mam mieć? Pióra i kości? No, nie zastanawiałem się po prostu nad tym. No ja cię... To jest najgłupsza rzecz, jaką widziałem w całym swoim życiu. Najgorszy gadżet, Boże! Kurzyło mnie to. No i to jest komunikacja miejska. Bardzo ładne. Fajny, no. Gdzie takie coś powstaje? Gdzie to jest? Pewnie w Japonii. Ja się tym przejechał. Ale... To wygląda jak przyszłość. Myślę, że takie coś już istnieje? Gorzej jak się odczepi coś z góry. O lol, widziałeś jak to się idealnie w ogóle przecięło w pół? Tak nagle równo. Podzieliłaś to na dwie części. Prawy Twix i lewy Twix. O lol. Kurde. Było, mamy, przyłapany. Dziś ci się udało, ale wiedz, że ja na tym nie spocznę. A wy póki co subskrybujcie kanał i idziemy się w poprzedniej części, spróbuj nie powiedzieć wow. Zobaczcie, kto tam wygrał.